Wczoraj minęła 42. rocznica wydarzenia, o którym pamiętają Polacy na całym świecie. 16 października 1978 roku na stolicę Piotrową wybrany został metropolita krakowski, ksiądz kardynał Karol Wojtyła. Święty Jan Paweł II był pierwszym od 450 lat biskupem Rzymu pochodzącym spoza Włoch. Przypomnijmy tę podniosłą chwilę oraz kilka szczególnych zdarzeń, których tak wiele miało miejsce podczas tego niezwykłego pontyfikatu. Habemus Papam! Lo hanno chiamato di un paese lontano. Do wolności wyzwolił nas Chrystus. Warowica, wszystko się zaczęło. I życie się zaczęło. I szkoła się zaczęła, studia się zaczęły, i teatr się zaczął. I kapłaństwo się zaczęło. A tam była cukiernia. Chodziliśmy na kremówki. Matko Najświętsza, upraszaj także i mnie siły ciała i ducha, abym wypełnił do końca misję, którą mi zlecił już władzę wstał.